Jeżeli oglądasz dzisiaj wiadomości i takie straszne wiadomości o szerzącym się wszędzie wirusie, to twoje ego znowu wyszukuje problemy. To jest niebezpieczne. Tutaj trzeba uważać, bo mogę się zarazić. I już piszę taki scenariusz na jutro. Więc nie ma się co dziwić, jeżeli jutro pojedziesz na urlop i wrócisz z takim czy innym wirusem. Bo taki scenariusz napisało twoje ego twojej przyszłości. Wiesz, to jest bardzo zabawny przykład, o którym dzisiaj ci opowiadam, bo dokładnie wczoraj moja mama napisała do mnie. Marysiu, nigdzie się nie wybieraj, bo szaleje straszny wirus. Z poziomu ego. Napisała do mnie list, strach, obawa o swoje własne dziecko, naładowany tym wszystkim, co widziała w wiadomościach, o czym rozmawiała ze wszystkimi innymi znajomymi. I to napisała na scenariuszu jej życia na jutro. I chciała mi od razu pomóc, by to również zapisało się w scenariusz mojego życia. Gdybym ja to przejęła z poziomu ego tej małej Marysi, która żyła tymi programami przekazanymi przez rodziców, wychowawców, to przyjęłabym tą wiadomość. Tak, to moja mama mnie ostrzega przed niebezpieczeństwem. I moje ego zaczęłoby tworzyć takie historie. Tak, rzeczywiście, najlepiej nigdzie nie pojadę. Nie ruszę się stąd, będę siedzieć, zamknę się najlepiej. Z nikim się nie będę kontaktować, bo mogę się zarazić jakimś wirusem. I to ego zaczęłoby tworzyć historie, pisać je w scenariuszu na tej białej kartce mojego życia na jutro. I mogę mieć pewność, że jutro czy pojutrze pojawiłoby się to na scenie mojego życia. I nie ma się tutaj czego dziwić, bo przecież sama to napisałam. A ja przyjęła tą wiadomość z mądrością wyższą, mojej duszy wyższej. To wszystko, co ludzie odczuwają jako niebezpieczeństwo, jako coś złego, czego się boją, czego starają się uniknąć, to zasilają swoją energią i to prędzej czy później stanie na arenie ich życia, na tej scenie ich życia i stanie się ich rzeczywistością. Ale to ze mną nie ma nic wspólnego, bo ja idę moją drogą, zgodnie z moim sercem, bo ja wiem, że siła wyższa mnie prowadzi, bo ja wiem, że moja dusza wyższa mnie prowadzi i moja dusza wyższa wie wszystko, widzi wszystko. I gdy oddaję się we władanie mojej duszy wyższej, to moja dusza wyższa pokieruje mnie w odpowiednie miejsca, do odpowiednich ludzi, zgodnie z tym, co najlepsze dla mnie.